W serialu Tondril kolekcjonuje części ciał. Merrin, bo tak na imię ma ta antybohaterka, kolekcjonuje te części ciała w celu ożywienia jej dawno zmarłego przodka Josepha Crackstone'a. Mały szczegół, który wskazuje na to, że dokładnie w tą stronę potoczy się fabuła, pojawia się już znacznie wcześniej, kiedy to Merlin pokazuje Wednesday starą kopię książki o Frankensteinie. A kiedy już dochodzi do sceny wskrzeszenia Crackstone'a, na miejscu pojawiają się swoiste błyskawice, które wychodzą z miejsc, gdzie to znajdują się części ciał. Sama idea narodziła się właśnie w książce o Frankensteinie, sama idea stworzenia potwora z części ciał ludzi i zwierząt, a przedstawienie takiego ożywienia w dokładnie taki sposób pochodzi ze starego filmu z lat 30., kiedy to w scenie ożywienia Frankensteina pojawiły się błyskawice. Kiedy Joseph Crackstone zostaje wspomniany w serialu po raz pierwszy, na miejscu pojawia się kilka takowych plakatów. Na nich znajduje się tekst, kiedy historia ożywa. Nawiązuje to do jego stop, jeżeli jeszcze nie oglądałeś serialu Wednesday na Netflixie, to lepiej szybko wyłącz ten odcinek, bowiem znajduje się tutaj masa spoilerów co do serialu, co do jego zakończenia i pewnych kluczowych wydarzeń w jego fabule, więc pamiętajcie, zostaliście ostrzeżeni. Wobec tego to nawiązuje do sceny wskrzeszenia Crackstone'a w ostatnim odcinku. Co więcej, kiedy w jeszcze innej scenie Wednesday przychodzi obok rzeźby Crackstone'a, stwierdza, że sekrety są jak zombie, bo nigdy tak naprawdę nie umierają. Czyżby twórcy podsunęli nam w tym miejscu wskazówkę, jakoby Crackstone miał powrócić w ostatnim odcinku? Szczerze, raczej tak, a takowa sytuacja powtarza się jeszcze kilkukrotnie na przestrzeni całego serialu, ale o tym za moment. Wednesday to najgłośniejszy serial Netflixa w ostatnim czasie. Co prawda wcześniej nie słyszałem o nim za wiele, jednakże po pojawieniu się gigantycznego hype'u na ten serial musiałem go sprawdzić. I szczerze, jest naprawdę spoko. Jest całkiem pokręcony pod wieloma kwestiami, ale co najważniejsze, posiada całkiem wiele, naprawdę bardzo, bardzo wiele, gigantyczną ilość różnych easter eggów, nawiązań i sekretów, które bardzo łatwo jest przegapić, a raczej byście tego nie chcieli. Zatem jeżeli w trakcie oglądania serialu przegapiliście pewne easter eggi, to spokojnie, dzisiaj przychodzę wam z pomocą, bowiem w dzisiejszym filmie w ramach pewnej odskoczni chciałbym pokazać wam kilka rzeczy, które mogliście przegapić w serialu Wednesday. Zatem cześć wszystkim, ja jestem Mondar, nim zaczniemy zostaw suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadnij jeszcze do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie, a tymczasem zapraszam was serdecznie do oglądania. Zatem pierwsza warta uwagi ciekawostka Wednesday pojawia się już na samym początku serialu, kiedy to Wednesday przychodzi do szkoły, a w szafce odnajduje swojego młodszego, związanego brata z jabłkiem w buzi. Paxley, bo tak ma on na imię, nie znalazł się w takiej sytuacji po raz pierwszy, bowiem w starej wersji rodziny Adamsów, tej z 1991 roku, Paxley został przedstawiony w dokładnie taki sam sposób. To była pierwsza scena, w której się pojawił, tylko że tym razem miał jabłko w buzi, aczkolwiek to Wednesday strzelała do niego z kuszy, do tego jabłka. Nie wiem, co jest gorsze, ale obydwa raczej nie są zbyt biłe dla niego. Swoją drogą, co oczywiste, ta seria posiada całkiem wiele nawiązań do tamtejszej ekranizacji rodziny Adamsów, lecz także i do innych ekranizacji, a przykładem może być scena, kiedy to Wednesday budzi się po incydencie z gargulcem. Otóż spała ona ze skrzyżowanymi rękoma, zupełnie tak jak kładła się spać w ekranizacji z 1991 roku. Co więcej, serial nie nawiązuje tylko i wyłącznie do innych pozycji związanych z rodziną Adamsów, a także do innych dzieł kultury. Chociażby tutaj możecie zauważyć Freddy'ego Krugera, tak jakby. Wcześniej jako tako odnosił się do niego czwarty sezon Stranger Things, więc ciekawie. Co więcej, Kruger pojawia się także w tym miejscu. Tuż obok ziomka z filmu Beetlejuice, czyli sok z żuka po polsku. Trochę słabe to tłumaczenie. A sam Beetlejuice jest w rzeczywistości filmem wyreżyserowanym przez Tima Burtona, czyli gościa, który odpowiada za Wednesday. W scenie, kiedy Morticia wyrywa głowę róży tuż przed grobem Garetha Gatesa, to co kobieta zrobiła z różą zdaje się nawiązywać do poprzednich pozycji związanych z rodziną Adamsów, kiedy to ta sama postać w filmach z lat 90. robiła dokładnie to samo, tyle że nożyczkami, a także to samo działo się w openingu serii z lat 60. Ponadto w scenie, kiedy Wednesday wybiera się do Nevermore, możemy zwrócić uwagę na rejestrację tego samochodu, który nie dość, że dosłownie mówi Adams, to jeszcze pokazuje, że rodzina Adamsów pochodzi z New Jersey. Czyli w miejscu, w którym żył również Charles Adams, czyli osoba, która odpowiada za oryginalną kreskówkę o rodzinie Adamsów. Co więcej, na początku filmu wspomniałem o swoistych poszlakach co do powrotu Crackstone'a. W scenie, kiedy Wednesday gra. Jednocześnie podpala pomnik Crackstone'a, ten topi się w dokładnie taki sam sposób, w jaki stopił się Crackstone przy swojej drugiej śmierci? Jeszcze z ostatniego odcinka?
A skoro już o ostatnim odcinku Wednesday mowa, kiedy już nasze super trio wielkich vilanów zostaje pokonane, kiedy już cała fabuła zbliża się ku końcowi, Wednesday otrzymuje wiadomość od tajemniczego stalkera, który ją obserwuje. W kilku zagranicznych filmach, na których trochę się tutaj wzorowałem, linki macie w opisie tego filmu, pojawia się kilka rozważań co do tego, jaka może być tożsamość owego stalkera w drugim sezonie. Generalnie propozycji jest sporo, od matki Bianki, poprzez Lukasa, co w sumie mogłoby mieć trochę sensu. Wspomniany jest również Kent, czyli ten syrenowaty ziomek, który dość mocno przeszkadzał wszystkim w pierwszym sezonie i w sumie na tym skończyła się jego rola. Szczerze, może nawet miałoby to trochę sensu. Jednakże w mojej opinii być może będzie to ktoś zupełnie nowy, przynajmniej myślę, że taki zabieg byłby tutaj najlepszy. Wprowadzenie nowej postaci do sezonu drugiego to by było git. Co więcej, sama końcówka sezonu pierwszego daje nam pewną poszlakę co do tego, co będzie się działo w sezonie drugim i jest ona dość prosta. Mianowicie Tyler znowu zamienia się w Crazy Frog Brosa. Nie, no naprawdę, kiedy ja zobaczyłem to po raz pierwszy, to było moje pierwsze skojarzenie i tak, on wygląda fatalnie, kiedy się zmienia w tego potwora. To jest najgorsze CGI w ogóle, według mnie. Ale naprawdę, ziomek wygląda dosłownie jak Crazy Frog, kiedy się zmienia, ale wracając. Końcówka w zasadzie pokazuje, że Tyler zamienia się w Crazy Froga i to tyle, że będzie w drugim sezonie czy coś. No i to byłoby już raczej na tyle w dzisiejszym filmie. Jeżeli chciałbyś w przyszłości obejrzeć więcej tego typu filmów związanych właśnie z Wednesday, no to piszcie o tym w komentarzach, zostawiajcie kciuki w górę pod tym filmem, a być może coś takiego jeszcze kiedyś się pojawi. Także ten, w dzisiejszym filmie to byłoby już na tyle. Mam nadzieję, że takowo odskocznie od zwykłego kontentu jakoś wam się tam spodobała. Szczerze, potrzebowałem chyba nagrać takiego filmu. Trochę mniejszego, krótszego i szybszego, bo na przestrzeni ostatnich 2 tygodni nagrałem 3,5-godzinne materiały i to było dość męczące. W każdym razie mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał. Jak tak, to zostaw pod nim kciuka w górę, a także suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo dobijemy tych 250 tysięcy widzów jak najszybciej. Zapraszam cię na mojego Instagrama, a także TikToka, linki macie w opisie filmu. Zaobserwujcie mnie tam, jeżeli oczywiście chcecie. Wpadnijcie na moje poprzednie filmy, wyczekujcie również tych następnych. A my słyszymy się już wkrótce, mówi do was Mondar. Trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim. Cześć!